Adam Bysiek, który opowie Państwu o przygotowaniach do wizyty amerykańskiego prezydenta. Dzień dobry, Adamie. Dzień dobry Państwu. Dziś to bardzo dobry i słoneczny dzień na to, by rozpocząć przygotowywania do tej ogromnej i bardzo skomplikowanej logistycznie wizyty Joe Bidena w Polsce. My teraz stoimy aktualnie przed Pałacem Prezydenckim w Warszawie, a to dlatego, że tu odbędą się te główne spotkania, już te mniej oficjalne, nie te dostępne dla zwykłych obywateli. O tych drugich za chwilę, a teraz kilka słów na temat tego, co wydarzy się od początku wizyty prezydenta Joe Bidena w Polsce. Dzisiaj już ze Stanów Zjednoczonych przyleciał pierwszy samolot. To samolot wojskowy, na którego pokładzie około godziny 11:45 wylądowała słynna bestia. To ten samochód, w którym prezydent Joe Biden będzie się przemieszczał po ulicach Warszawy, po ściśle wytyczonym szlaku. Państwo już mieli okazję. To wyjątkowe auto, bardzo drogie, bardzo trudne w obsłudze, a także, co najważniejsze, bardzo bezpieczne. Obserwować dokładnie rok temu, kiedy to Joe Biden w Polsce był pomiędzy 24 a 26 dniem marca. Wtedy także w tym miejscu łączyliśmy się z Państwem i mówiliśmy o tym, gdzie wówczas będzie prezydent Ameryki, ale dzisiaj ten plan nieco ulegnie zmianie. Oczywiście są te punkty stałe, jak między innymi to, gdzie prezydent Joe Biden będzie nocował, a także to, jakimi ulicami prezydent przejedzie. Swoją wizytę oczywiście rozpocznie na lotnisku wojskowym imienia Fryderyka Chopina w Warszawie. To właśnie tam wyląduje słynny samolot od Air Force One i to właśnie stamtąd Joe Biden ulicą Żwirki i Wigury będzie kierował się w stronę Śródmieścia, gdzie vis-a-vis Pałacu Kultura, więc w hotelu Marriott na najwyższym piętrze tego hotelu będzie nocował przez właśnie te dwie doby. To będzie już 20 dzień lutego. Samolot z prezydentem USA ma wylądować planowo w godzinach wieczornych, a więc około godziny 17:30. Przejazd planowany jest na około godziny 19:20. No te godziny oczywiście mogą ulec zmianie, z tym także wiąże się mnóstwo utrudnień w komunikacji miejskiej, a także w tym konwencjonalnym drogowym samochodowym ruchu, bowiem takie ulice jak Aleje Jerozolimskie, jak Żwirki i Wigury będą tymczasowo blokowane na potrzeby bezpiecznego przejazdu prezydenta Stanów Zjednoczonych. To pierwszy dzień, a więc przylot wieczorem, dokładnie 20 dnia lutego, później spokojna noc w hotelu i tu pełen, wypełniony już dosłownie po brzegi plan wizyty. Oczywiście my ten plan jako dziennikarze poznamy dopiero na kilka chwil przed jego rozpoczęciem, a to także ze względu na warunki bezpieczeństwa i wymagania Secret Service, a więc służby aktywnie wspierającej działania polskich służb mundurowych, w tym policji, które mają zabezpieczyć i zniwelować do minimum ewentualne zagrożenia, jakie mogłyby wynikać i pojawiać się w trakcie tej wizyty. Dokładnie tego dnia o godzinie 17:30, to póki co jedyny punkt oficjalny, jaki znamy, prezydent Joe Biden uda się do miejsca oddalonego z tego miejsca do około 250 do 300 metrów. To słynne Arkady Kubickiego, gdzie Joe Biden będzie przemawiał. Z tego, co wiemy od amerykanistów, ale też aktywnych komentatorów politycznej sceny i także samego ambasadora USA w Polsce Marka Brzezińskiego, ma być to historyczne przemawianie. Mówienie. I o ile to ostatnie takie też było, bo tak było komentowano, tyle to w tym roku ma jeszcze głośniej wybrzmieć i zachęcić aktywnie kraje Unii Europejskiej do wspierania walczącej o wolność Ukrainy. Ukraina ma być integralną częścią tego, co wydarzy się w Arkadach Kubickiego, a więc dokładnie 300 metrów stąd, gdzie Joe Biden będzie do wszystkich przemawiał. Celowo mówię do wszystkich, bo wszyscy są tam zaproszeni. Państwo także mogą już teraz zarejestrować się na stronie USMB. gov.pl i tam wypełnić wniosek, by móc wziąć udział w tym spotkaniu z prezydentem USA. Jak Państwo się domyślają, no frekwencja i zainteresowanie jest naprawdę ogromne. Sprawdzałem na kilka chwil przed łączeniem z Państwem, czy ten link jeszcze działa i owszem, tak, wystarczy podać swoje imię, nazwisko, a także adres mailowy, na którym odpowiedni formularz i wejściówka zostaną Państwu wysłane najpóźniej właśnie do dnia 21 lutego bieżącego roku, kiedy to Joe Biden spotka się z nami wszystkimi i przemówi do całej Europy i całego świata w związku z rocznicą agresji Rosji na Ukrainę. To pierwszy dzień wizyty. Oczywiście te luki w programie pomiędzy porankiem Joe Bidena a godziną 5:30 wieczorem będą na bieżąco uzupełniane, a my Państwa będziemy o nich na bieżąco informować. Nasi reporterzy będą tam, gdzie dzieją się te najważniejsze elementy tej wizyty, a więc począwszy od lotniska Chopina, tego wojskowego, skończywszy na hotelu Marriott, Alejach Jerozolimskich i Żwirki Wigury. My Państwu pokażemy całą tę
tę wizytę od kulis. Będziemy tam, gdzie będzie prezydent, będziemy tam, gdzie będzie dziać się historia, a będzie się dziać nie tylko dlatego, że Joe Biden przemówi w Arkadach Kubickiego, a także dlatego, że tu właśnie w Polsce, w Warszawie nastąpi słynny już szczyt, o którym dzisiaj mówi się głośno w całym Europie i na całym świecie, przede wszystkim w Stanach właśnie Zjednoczonych, słynnej bukaresztańskiej dziewiątki, a więc między innymi Węgier, Polski, Rumunii i szeregu innych krajów, które wchodzą w skład tego sojuszu. No i tu także mają odbyć się te już zakulisowe rozmowy, te zakuluarowe, których konkluzja ma być jeszcze większe zwiększenie wsparcia, szczególnie tego militarnego, finansowego, które pomoże bohaterskiej Ukrainie bronić się dzielnie. Czy te deklaracje padną? Pewnie tak. Oczywiście, jeżeli to by się zmieniło, to oznaczałoby zmianę frontu Amerykanów do wojny na Ukrainie, ale tu Joe Biden mówi jednoznacznie, należy wspierać, należy pomagać, ponieważ Joe Biden jest zdecydowanym opozycjonistą w kierunku Władimira Putina i apeluje do krajów takich jak Niemcy, by te jeszcze więcej, jeszcze aktywniej wspierały Ukrainę w drodze do walki o demokrację. Prezydent Joe Biden ma opuścić Warszawę już jeszcze w środę wieczorem, a więc łatwo policzyć, ta wizyta będzie trwać około dokładnie 48 godzin i samolotem w godzinach wieczornych po dwudniowej wizycie ma odlecieć do Waszyngtonu po wizycie w Polsce w związku z agresją i rocznicą Rosji na Ukrainę. Dziękujemy Adamie za te wszystkie informacje. To był Adam Bysiek, nasz reporter sprzed Pałacu Prezydenckiego.